Cześć kochani, witajcie w Kuchni Pyszności. Ja jestem Daria i wspólnie z Wami przygotuję dziś letnią kanapkę z awokado i burrato. Najlepsza kanapka to ponoć ta z masłem, ale w te wakacje w internecie najlepiej klikają się kanapki na bogato. Testuję dziś, jak smakuje kanapka posmarowana awokado z dodatkiem soczystych brzoskwin i kremowej buraty. Proste składniki, proste wykonanie i genialny smak? Zaraz to sprawdzę. Świeży, pachnący chleb kroję na kromki. Do tego przepisu potrzebuję 2 kromek. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek i opiekam pieczywo. Jak zyska złoty, kuszący kolor, to znak, że jest gotowe. Ok, kromki mamy gotowe, więc przechodzimy do krojenia awokado na pół. Aby usunąć pestkę, najlepiej wbić nóż i wyciągnąć ją w całości. Po obraniu awokado skrabiam limonką, żeby nie szczerniało. Awokado rozgniatam na gładką masę. Usunęłam pestki i zaczynam kroić brzoskwinie w pół plasterki. Pamiętajcie, że trzymając je w ryzach, łatwiej będzie Wam przynieść je nożem na kanapkę. Na pieczywie rozsmarowuję awokado. Nie żałuję ilości, bo w końcu to kanapka na bogato. Do tego brzoskwinie i moja ulubiona burrata. Na koniec trochę bazylii i gotowe. Kanapka pięknie się prezentuje i to, co mi się w niej najbardziej podoba, to nietypowe składniki. Daje 10 na 10. Pyszności!